Siema, siema. Chwilę mnie tu nie było. Niestety pracy jest bardzo dużo. Właśnie wróciłem z pracy. Przygotowuję się do rozpoczęcia dalszych prac. Ja wam tylko pokrótce streszczę, co było już, nie, co zostało zrobione od ostatniego odcinka. Widzę, nie cieszą się te moje filmy dużą popularnością, ale co jakiś czas wam wrzucę. Już dokładnie nie znam daty, kiedy zacznę kłaść panele na ścianach, ale już są położone częściowo panele na podłodze. Nie obyło się bez zgrzytu. Okazało się, że dwie paczki paneli ktoś wmieszał w sklepie. Mój błąd, gdzieś tam też nie spojrzałem. Mogłem zweryfikować, czy wszystkie kartony posiadają te same oznaczenie. No, co nie zmienia faktu, że w Castoramie na szczycie była tylko jedna paleta, gdzie były panele podłogowe i dwie się gdzieś mieszały. Dobra, zaczynamy tu od dużego pokoju ze względu na to, że kładę panele, gdzie tam na społeczności już widać, wrzuciłem zdjęcie, jak są położone panele. Ale wam teraz pokażę. Niestety Saigon jest w mieszkaniu nieludzki. O, tu się już ktoś dobija. Dobra, zaczynamy. Panele, sorry za burdel, bałagan, albo kto tam chciał. Tu przez cały pokój. O, tu lecimy. Tutaj, w przedpokoju, mamy już wszystko zrobione, włącznie z sufitem. Jest już pogipsowany. Częściowo i wyszlifowany, czeka już na malowanie, ale to później, niestety po panelach. No i tutaj tak nam się przedstawia przedpokój. O. Wchodzimy do kuchni. W kuchni też jest praktycznie wszystko zrobione. Tutaj później jeszcze będę miał tylko troszkę do podgipsowania i pomalowania, ale to już później. To są szczegóły. Ja muszę najpierw udrożnić mieszkanie. Muszę najpierw udrożnić mieszkanie, żeby można było normalnie funkcjonować. Nie nagrywam tego materiału ze względu na to, że po prostu fizycznie, powiem wam szczerze, że się nie da. Kurczę, rozstawienie statywu zajmuje już kupę miejsca. Nie mam takiego małego statywu, który mógłbym przywiązać gdzieś tam do czegoś. No i kupę czasu to schodzi, kupę cięcia by było. Tym bardziej, że komputer, jak tam widzicie, o, teraz tam daleko jest komputer, który jest odpięty od internetu i niestety, ale się nie da tego całego ogarnąć. Dobra. Jaki mam plan? Plan mam taki, że muszę teraz doprowadzić, tak, wszystkie, tam słyszycie, moja córka sobie już jeździ po mieszkaniu. Muszę tu drzwi skrócić, tu muszę zrobić próg, tu muszę jeszcze docinkę zrobić. Kuchnia również na końcu ze względu na to, że jeżeli mi zabraknie panela, bo tych paneli już nie ma, w takim kolorze i będę musiał coś innego, najbardziej zbliżonego wybrać, no to później pójdą tam pod meble. Ogólnie wszędzie jest taki rozpiździel, masakra, ale zbieram siły i jadę dalej. Nie ma co gdzieś tam się rozczulać i trzeba grzać dalej. Także z mojej strony to by było chyba wszystko. Chyba wszystko, no bo co w sumie więcej. Jeżeli mi się coś uda nagrać, z paneli podłogowych nie będę na pewno nic nagrywał. Na pewno będę chciał nagrać przynajmniej tą jedną ścianę. O, tą właśnie. Chciałbym nagrać z panelami, jak kładę je właśnie na tej ścianie. Ale to, tak jak mówię, chwilkę potrwa. Dobra, koniec pitolenia, bo zaczynam się gdzieś tam motać. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dzięki za wielki doping. Wpadajcie na zakładkę społeczność, tam przynajmniej zdjęcia mogę wam wrzucać. Na razie was tam gdzieś też jest jeszcze mało, ale zapraszam serdecznie.
Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam na Facebooka, na grupę. Wszystkie linki macie na dole w opisie. No i do zobaczycha. Bez pitolenia i nara. Do następnego.